Ty przeszkadzasz. Ej, zabierz kolegę, ja bo kolega przeszkadza. Śmieć to cię zrobi. To jest kurwa. Jesteśmy z Berlina, to znaczy pochodzimy z Polski, jak słychać, i wyjechaliśmy do Berlina jakiś czas temu. Założyliśmy tam zespół punkowy i znajdujemy się tutaj z tego powodu, że znajomi nas zaprosili. Stwierdzili, że pasujemy do ich wyobrażenia tego festiwalu tutaj. Festiwal jest... odbywa się pod hasłami antyseksizmu i antyhomofobii. I zespoły o takim przekazie miały tutaj zagrać. W ogóle na zespół jest zbieraniną punkowców z całego świata. Mamy jednego gościa z Niemiec, jednego z Australii, który gra w zespole. I przypadkiem albo nie przypadkiem większość zespołów stanowią Polacy. Dlatego też, żeby przekaz był uniwersalny, śpiewamy i po polsku, i po angielsku. Na pewno jest to przekaz skierowany w zabobony, w głupotę, w faszystów. Postawy homofobiczne, seksistowskie i właśnie dlatego tutaj jesteśmy teraz. Ja uważam się za anarchistę, to znaczy wierzę w anarchię. My się jakoś wszyscy nawzajem wyczuwamy na kilometr, że mamy coś wspólnego razem, mimo że wielu z nas ma odmienne poglądy na wiele spraw, ale wiele rzeczy nas też łączy i potrafimy jakoś... Nie ma żadnego programu, nie? Tym się właśnie różni ruch anarcho-punkowy od jakiejś partii czy jakiegoś ruchu. Nie ma jakichś schematów, żeby zamknąć wszystkich szuflady. Po prostu jest tak, że każdy to czuje na swój sposób i każdy to robi na swój sposób. To znaczy ja mam jeszcze taką prywatną teorię, żeby przez przypadek punkowcem się nie zostaje. To jest jakaś sfera uczuć. Każdy, kiedy to załapuje, to muszą być jacyś... Nie mówię, że lepsi, gorsi czy jacyś tam, ale to jacyś w jakiś sposób specjalni ludzie. To nie są przypadkowe osoby. My jesteśmy narodem wybranym. Co jest dla mnie szczególnie ważne, to łączenie w punku muzyki i komunikacji. W muzyce punkowej muszą być zawarte myśli o rewolucji. Treści zawarte w tekstach powinny oddziaływać na sposób myślenia ludzi. Co też jest ważne, jesteśmy ze Szwajcarii. Możemy przyjechać tu, do Polski albo gdziekolwiek indziej, nawet jeśli nie mamy zbyt dużo pieniędzy. To przywilej życia w bogatym kraju. Jeździmy do różnych krajów i pomagamy ludziom rozumieć się nawzajem, przekazując informacje z innych miejsc. I cieszę się, że mogłam tu przyjechać i zagrać koncert. Byłam w Polsce 4 lata temu, razem z zespołami z Rosji i Szwajcarii. I mam wrażenie, że ludzie tutaj są bardziej agresywni niż u nas. Widać więcej pijanych i ludzi typu macho. Poza tym niewiele organizuje się tutaj koncertów. W Szwajcarii ludzie nie cenią tego, że takich imprez jest znacznie więcej. Są przyzwyczajeni. Tutaj jest to święto.
widać, że ich to bardziej interesuje. Dlatego generalnie dobrze nam się tutaj gra. Und von dem her, mir hat es gefallen, auch auf der Bühne zu spielen. Ich fand es auch extrem wichtig und gut hier zu spielen, weil nach den Konzerten, also es hat mir auch extrem gefallen, von der Stimmung teilweise war es... Chciałabym powiedzieć, że bardzo podoba mi się atmosfera, mimo iż ten koncert jest zdominowany przez facetów. To miała być impreza głównie dla kobiet. Chodzi tu o protest przeciwko seksizmowi i homofobii. Złapałyśmy sporo kontaktów. Po koncercie przychodzili do nas ludzie i chcieli rozmawiać o różnych rzeczach. Czuło się emocjonalne zaangażowanie, kiedy dotykałyśmy sprawy feminizmu czy równych praw dla kobiet albo seksizmu. Ten festiwal tutaj to bardzo dobry pomysł, chociaż mało widać ludzi, którzy poważnie się zastanawiają nad tym, czemu on jest poświęcony. Przychodzą w większości po to, żeby posłuchać muzyki i nawalić się. I myślę, że wszelkie trudne tematy, które chcemy poruszyć, nie są tu brane serio. Widać, że zrobiła się z tego alkoholowa impreza i żeby do tych ludzi dotrzeć, trzeba wysyłać innego rodzaju komunikaty. Nie jestem Polakiem, nie jestem Litwinem. Mama ruska, babuszka Białoruś. Автостопом ехал до Сувалок. В Сувалок никто не брал. Ночь в Августове на лавочке. Холодно, очень холодно. Приехали в Варшаву на концерт и все. Я ездим безработный террас. Працы не мам, учебы не мам. Працевал, террас не мам. Заложить все, что большинство людей не имеет świadomości на этот темат. Liczą się tylko z muzyką, a mam po prostu starych, którzy rodzice na nich zarabiają i tak dalej, nie mają prawa, wiesz, nic powiedzieć, rodzice za nich robią, mają pieniądze, mają gdzie mieszkać i tak dalej, a po was tych osób nie ma gdzie mieszkać, nie ma pieniędzy, bo się odrzuciła od rodziny, no. Co być boli? Wy jesteście upadkiem społeczeństwa polskiego. Właśnie, my, a nie my. Ja chciałem powiedzieć, że my nie jesteśmy upadkiem społeczeństwa. Rodzina moja na przykład mówi, że jestem upadkiem społeczeństwa. To wcale nie jest taka prawda. Jesteśmy z Łodzi, gramy punk. Może nie rock, ale punk przede wszystkim. Jeździmy sobie po świecie, gramy koncerty, śpiewamy dla ludzi, tworzymy scenę punk, jesteśmy razem. Ja jestem obecnie nauczycielką geografii w liceum, a poza tym kończę studia. Ja organizuję koncerty w Łodzi, trasy zespołu po Polsce, jestem czasami DJ-em, gram muzykę na imprezach. Ogólnie lubię rozrywkowe życie i staram się robić tak, żeby ludzie w moim mieście rodzinnym nie nudzili się, spędzali miło czas, oglądali kapele, bawili się. Ideą tego festiwalu jest, kurczę, walka przeciwko seksizmowi, homofobii, wszelkim formom dyskryminacji. My się z tym zgadzamy, oczywiście popieramy to i jesteśmy tutaj po to, żeby z tym wszystkim ludźmi tutaj być, miło spędzić czas i, kurczę, pokazać, że wszyscy jesteśmy razem i po prostu, wiesz, jesteśmy przeciwko temu gównu, przeciwko czemu jest ten festiwal. Oh,
Koncert to jest nie tylko muzyka, tylko to jest jakiś, po pierwsze, to jest jakiś taki świat wokół tego koncertu, jakieś tam takie spotkanie ludzi. Po drugie, że to jest, że i ta muzyka, i te teksty, jeżeli one są dobrze wyartykułowane, to jest to pewien przekaz prawdy o świecie. Jakiejś takiej, bardzo czasami drastycznej, brutalnej, ostrej. Mało jest takich miejsc, gdzie akurat ci ludzie z tą muzyką, z tym przekazem mogą się pojawić. Dzięki tym koncertom to ośrodek się otworzył na młodych. To znaczy, że i oni przyszli wtedy. Znaczy muzyka jest czymś, koncert jest czymś takim, co jakoś tak konsoliduje ludzi. To skutek jest taki, że po koncertach, które tutaj były na jesieni, to w tej chwili mamy 9 kapel, przeważnie lokalnych, które tutaj próbują. No jest to pewien sposób na zagospodarowanie czasu tej młodzieży, żeby ona się nie obijała. To jest to raz. Dwa, jest to też, to się mieści jakoś w takim naszym programie, czy w takim naszym pomyśle na życie, żeby jednak uczyć tolerancji i właśnie wrażliwości na odmienność, na inność. Nie, 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 nie